Dwa razy z rzędu najlepsi w wyścigach smoczych łodzi okazali się studenci Uniwersytetu Opolskiego. Chociaż emocje związane z opolskimi regatami są już daleko za nami, wioślarze nie chcą czekać na kolejne zawody aż do Piastonaliów. Tworzymy sekcję przy AZS-ie i mam nadzieję, że się będzie rozwijała i będziemy startowali nie tylko na zawodach tutaj w Opolu, ale także w Polsce, a być może i poza Polską. Dotychczas zawodnicy nie mieli możliwości uczestniczenia w regularnych treningach, jednak ich zapał i zaangażowanie pozwoliły na powołanie profesjonalnej sekcji. Naprawdę wszystko zaczęło się 2 lata temu, odkąd dostałem propozycję. No, a później to się wszystko przekształciło w taką już typową zajawkę. Razem z chłopakami jak już żeśmy się dogadywali. No i się rozkręciło. Przed nimi jeszcze dużo pracy. Z pomocą przychodzi uniwersytet, który gwarantuje członkom darmowy wstęp na basen i siłownię. Jeżeli chcesz dołączyć do drużyny, zgłoś się do biura AZS-u. Jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, chęci do tego, żeby spróbować, to zapraszamy. Każdy się przyda tak naprawdę i każdy może sprawdzić się w tym sporcie. Jeżeli więc lubisz sport, masz zapał i chcesz się sprawdzić, dołącz do załogi smoczych łodzi.